No dzisiaj pracowaliśmy nad organizacją gry cały czas i widać było, były momenty, w którym wychodziło to nieźle, ale jest jeszcze wiele do poprawy. Choć niewątpliwie na pewno wpływ na jakość meczu i na błędy, które gdzieś tam się pojawiały, mała praca, jaką piłkarze wykonali w tym tygodniu, bo ogrom był tej pracy i było widać, że nie ma takiej dynamiki, nie ma świeżości. Większość piłkarzy grało 90 minut, także też w końcówce było widać, że już bardziej bazowali na charakterze niż na koncentracji i na realizacji zadań, ale myślę, że bardzo dla nas cenny sparing i wiele fajnych rzeczy na pewno dodano do pracy. Bramka zdobyta, można powiedzieć, z akcji, natomiast stracona ze stałego chyba fragmentu gry, z tego co pamiętam. Rzutka była, dokładnie, i nie wiem, co tam chłopaki się jakoś pogubili trochę, no bo bramkarz to już chyba nie miał nic do powiedzenia, bo chyba zasłonięty. Wie pan co, generalnie jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry, jest to niezmiernie istotny element, natomiast my w tym tygodniu temu nie poświęcaliśmy za dużo czasu, są inne rzeczy, które trzeba poprawić. Jest jeszcze 2 tygodnie do pierwszego meczu ligowego, więc na pewno nad tym będziemy pracowali. Spojrzymy na wideo po tym meczu i zobaczymy, co szwankowało. Samo zgrupowanie to w 100% realizujemy ten plan, który był zakładany, więc warunki ku temu są wyśmienite. I oby tak dalej, oby tylko nas jakieś tam kontuzje omijały, bo na razie jest ok. Piłkarze pracują z pełnym zaangażowaniem, realizują zadania. Pogoda nam dopisuje, więc mam nadzieję, że owoce tej pracy zbierzemy w lidze.